Cześć kochani, witajcie, witajcie w majówkę, u nas majówka. Pewnie oglądacie to później, ale zaczynam nagrywać vloga i dzisiaj wybieramy się nad zalew. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, póki co jest słonecznie, chociaż zapowiadają deszcz. Po południu, w sumie jest 13 prawie. Ignacio miał dzisiaj pierwszą drzemkę bardzo, bardzo krótką, więc może tam się zdrzemnie dłużej. My się powolutku szykujemy, jeszcze muszę umyć włosy. W sumie dzisiaj mieliśmy taką dosyć ciężką noc, bo Ignacio tak się budził dosyć często. Znaczy nie całkowicie się wybudzał, ale tak wiecie, marudził coś tam przez sen. Więc często wstawaliśmy, budziliśmy się, no i tak trochę się czuję słabo ogólnie. Musiałabym wziąć tabletkę, chyba bo mnie boli głowa. Nie chcę pić kawy, bo u mnie kawa działa bardzo moczopędnie i później wiecie. Gdzieś tam szukać miejsca, żeby skorzystać z toalety nad wodą, to nie bardzo. No w każdym razie chcemy jechać i później może po południu, znaczy po południu jak wrócimy, to babcie odwiedzimy Tereskę. Chcemy tam sobie zrobić grilla. Tato mój jest tam ze znajomymi, no i tam oni mają cały sprzęt, no tylko zabierzemy ze sobą, jak to się mówi, przysłową kiełbasę do kieszeni, jakiegoś pomidorka może. No i pojedziemy tam trochę się, mam nadzieję, zrelaksować. Ignasz może będzie miał drugą drzemkę, tam weźmiemy wózek, więc sobie troszkę pośpi na świeżym powietrzu. No i mam nadzieję, że nam dopisze pogoda. Tak, więc idziemy się przygotowywać, bo się w sumie nie wiem jak się ubrać, bo niby jest tutaj słonecznie, niby ciepło, ale tak więc ta pogoda nie bardzo ma teraz w ogóle na weekend być strasznie zimno, znaczy strasznie, wiecie, 9-10 stopni, no to teraz już jak pogoda sięgała 28 stopni, no to można powiedzieć, że bardzo zimno. No więc tyle moi drodzy, chciałam się z wami przywitać, może zabiorę ze sobą kamerę i coś tam ponagrywam, ale zobaczę, bo tam może nic ciekawego dziać się nie będzie. W każdym razie, no witam was w kolejnym vlogu. Moja zaginiona, powiedzmy, paczka po, nie wiem, prawie 2 tygodniach jest u mnie. Później wam powiem co i jak. I sobie może tutaj otworzymy razem. No, z Ignasiem i z psem ze wszystkim. Tak, i tutaj mamy hol zakupowy dla Ignacego, proszę bardzo. O, rachunek i słuchajcie, zapinka do Wizerkantle Baby tutaj przeważa, zapinka do smoczka, bo mamy jedną, dlatego że tą taką, którą kupiła nam Sandra, Ignaś już ma jako gryzak z tym dinozaurem, udałam. Pojemnik na mleko z 4 przedziałkami. Ja mam w takim zwykłym pojemniku, a tutaj mam 4 przedziałki. Od razu sobie tutaj się wsypuje, przekręca i gotowe. Pasta do zębów z ksylitolem. Podobno ok. Muszę jeszcze taką szczoteczkę kupić, żeby już mu myć, bo mamy już 2 ząbki, następne idą. No tu kolejna grzechotka. Ignacz lubi takiego typu grzechotki. Miseczka ze przyssawką w niebieskim kolorze i do tego ten taki, o proszę zobaczcie, z kieszonką, jak on się nazywa? Śliniak. No, muszę to umyć wszystko ładnie. No i jesteśmy gotowi do jedzenia, tak? Tak, Ignacy? Już mama ci rozpakowuje. No co ty jest, zobacz, proszę. O, może to się da, proszę. Ignacy, zobacz, Ignaś. Proszę, co to jest? Chciałam, mogłam zamawiać kartonów.
Oho, co ja tutaj mam? O, i zapinka. Ignacy też lubi zapinki. Zostaw, Franki, to. Proszę. Ignacy, zobacz. Zobacz, jaki to jest ptaszek. Zobacz. I zobacz, jaki piękny. No. A. A. Tak, kochani, zaczęłam vloga przed majówką, a już mamy dzisiaj 9 maj. Tak, ale słuchajcie, wiecie co? Właśnie zaczęłam przed majówką i nic nie nagrywałam, nie dogrywałam wam tutaj właśnie w ciągu tych ostatnich dni, bo wiedziałam, że tego vloga będę, jak będę wgrywała, to będę wgrywała po Get Ready, po poprzednim jeszcze vlogu i jeszcze mam makijaż, więc nic nie dogrywałam, żeby wiecie, tak jak się odezwę, żeby było tak mniej więcej na czasie. Tak i ja dzisiaj, widzicie, tak troszeczkę jakby Boże Narodzenie mi się tutaj wkradło, a to dlatego, że nie mam żadnych takich fajnych opasek. Muszę sobie kupić koniecznie, bo w tej formie też mogę fryzurkę sobie nosić, jak gdzieś tam nie będzie chciało mi się myć włosów i tak dalej, i tak dalej. No a jeżeli mnie śledzicie na Instagramie, to wiecie, że drastycznie zmieniłam fryzurkę, później wam pokażę, jeśli nie widzieliście jeszcze, bo no nie macie Instagrama, bo nie każdy ma. I tak sobie w ogóle myślałam, jak wstałam. Tak, i zaraz będzie płacz, że nie da się wstać. O. O. Mówię wam, co to jest za cudok i tak wstaje cały czas. Wszędzie, gdzie nie podejdzie, tam wstaje. I trzeba mieć teraz już oczy dookoła głowy. Tak, tak, o, właśnie tutaj na mamę. Tak, i słuchajcie, i tak sobie pomyślałam właśnie, że może nagram Get Ready, bo będę i tak się malowała, bo ogólnie mam taki dzisiaj ambitny plan, żeby wyjść na dwór, chociaż zapowiadają teraz przez 4 dni non-stop deszcz, ale mam nadzieję, że chociaż wiecie, jakaś przerwa będzie i chociaż na jakieś pół godzinki będzie można wyskoczyć, więc chciałam sobie zrobić make-up. No, a jak będę się malować, to po prostu mogłabym nagrać po prostu Get Ready od razu z tymi produktami, które wam jeszcze nie pokazałam, a które ostatnio sobie kupiłam. W ogóle jestem przed miesiączką i już mi coś tutaj wyskakuje paskudnego. No, ale wracając właśnie do tego planu mojego. A co się dzieje? No co? No co byś chciał? To no, problem jest taki właśnie, że Ignaś wszędzie wstaje. I trzeba mieć oczy dookoła głowy. No i zobaczymy, jeśli uda się, to nagram, a jeśli nie, no to trudno. Tak, i mama też na podłodze teraz, musiała się przenieść na podłogę. Tak. No i widzicie, on wszędzie musi wstawać, wszędzie się wspina. Co? No co? Co się dzieje? Tak. No, więc mamy teraz, widzicie, jesteśmy bardzo zainteresowani wszystkim i teraz musimy wszystko dotknąć, zobaczyć i wstać wszędzie i tak to u nas teraz wygląda. Widzę, że w ogóle miga mi bateria, więc najpierw będę musiała poładować, zanim w ogóle cokolwiek zacznę robić, czy w ogóle nagrywać, nie wiem, zobaczymy, a jeśli nie, to po prostu nie. Pomaluję się tak sama bez waszej obecności, a tutaj wam później pokażę, jak tam mi ta moja fryzura wyszła, chociaż już się umówiłam do fryzjera na 19 czerwca, bo teraz się też ścinałam sama, ale nożyczkami fryzjerskimi, nie tak jak ostatnio 10 lat temu, jak się sama ścinałam, czyli ile to było, 11 lat temu. Wiecie, jak miałam te rude włosy, to też się sama ścinałam, ale wtedy maszynką do golenia jednorazową. Teraz już, wiecie, troszkę poszłam wyżej. Tak się śmieję, kupiłam sobie właśnie nożyczki te fryzjerskie, żeby obcinać sobie grzywkę. Podcinać grzywkę, a ścięłam całe włosy. No, ale to później wam zaprezentuję. A po stołu zaraz cię zezrę, mama cię zaraz zje. Łobuziaku mały. Bam! Co tam jest? Zobacz. Tak, a co wam miałam powiedzieć, jeszcze tak tutaj siedzę, usiadłam w tej łazience, że z tą paczką wyszły takie rzeczy, że dzwoniłam do tego impostu, impost stwierdził, że paczka została, po numerze sprawdzili, w sumie zadzwoniłam dopiero po majówce, w poniedziałek albo we wtorek, teraz właśnie w tym tygodniu. O. Gdzieś mi budzik dzwoni. Gdzie jest mamy telefon? Szukamy telefonu. Przenieśliśmy imprezę tutaj teraz, bo należy zmieniać, wiecie, pomieszczenia, żeby się za długo nie siedzieć w jednym i żeby się mały prezes nie znudził. I słuchajcie, i tak dzwoniliśmy do Franki, ja cię proszę. No, cicho.
Dzwoniliśmy do impostu i pani nam powiedziała, że paczka wróciła do sklepu i że teraz my musimy załatwiać to ze sklepem. I po prostu powiem wam, że takie mnie zdenerwowanie wzięło i nie tylko mnie, ma to już też się tak wkurzył, bo tak naprawdę to było z ich winy, nie wiem, kurier pomylił skrzynki, czy no nie wiem, cokolwiek innego, bo paczka rzekomo trafiła do tego impostu, do skrytki, ale jej tam po prostu nie było, więc ja nie wiem jak to się stało. No w każdym razie zadzwoniłam do sklepu i pan mi powiedział, że tak, paczka została zwrócona. Tak naprawdę nie wiem z jakiego powodu, to tam już wina impostu. No i że pan sobie zaznaczy w komputerze, że po prostu musi mi ją nadać ponownie. No i wysłał mi ją ponownie i za 2 dni przesyłka była właśnie wczoraj, dostałam SMS-a, a to wczoraj wieczorem po pracy mi odebrał, no i wam tutaj pokazywałam zawartość. No ale w sumie pierwszy raz u mnie była, znaczy u mnie w impoście rzekomo 29 kwietnia. No, no i dzisiaj mamy 9, no i wczoraj w sumie 8 przyszła. No, ale dobrze, cieszę się, że w ogóle udało się ją odzyskać, że w ogóle nie było jakichś takich, wiecie, cyrków, że ona gdzieś całkowicie zaginęła albo została włożona, bo zastanawialiśmy się, co się stanie, jak ona zostanie włożona. Już mamy tutaj małego. Już tutaj przyszedłeś. No, do kamery. Jak ona zostanie włożona. Nie, kamery nie damy. Nie, kamera nie jest dla dzieci w ogóle. No w ogóle tak. Ignaś? Mama? Powiedz mama. Nie tata, nie baba, mama. 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 Nie pe. Mama, ty pe. No. No ale całe szczęście jest. I teraz mamy piękną miseczkę. Piękny śliniaczek i zaraz będziemy jeść coś. Tak? No. Bam! Wczoraj byliśmy na 2 spacerkach, bo była w miarę fajna pogoda, chociaż wiatr oczywiście nie odpuszcza i nie opuszcza, ale było z 18 stopni na pewno, więc było super. Zmieniam co chwilę śliniaki, bo wszystko mokre dookoła. Chociaż tak mam wrażenie, że troszeczkę mniej jest tej śliny niż było jakąś tam jeszcze chwilę temu, zanim te pierwsze ząbki wyszły. No ale miałam nadzieję, że dużo mniej będzie się śniło. Najgorzej, tak jak wam mówiłam kiedyś, jest... no i co, jest pójść na dwór, jak wiecie, wieje, on gdzieś tam się poślini. No do tego daję mu smoczka na dworze, jak jesteśmy, bo wtedy jak on doi smoczka, no to tej śliny jest no bardzo, bardzo malutko, jak już coś tam, to troszeczkę tylko. No i tyle w sumie u nas, kochani. Majówka, pierwszy dzień byliśmy, tak jak wam pokazywałam, nad wodą, no i później już pogoda się była do bani, się spopsuła, się spierniczyła. Drugi dzień jakoś byliśmy, bo akurat mój kuzyn przyjechał z żoną swoją, pojechaliśmy na kręgle, no i tak, o wiecie, tutaj gdzieś byliśmy u babuni, akurat u babci byli, spali, poszliśmy tam do nich troszeczkę posiedzieć i tak po prostu zleciało, nic szczególnego, bo mówię wam, że pogoda nie dopisała, przynajmniej tutaj u nas. No, wczoraj był taki jeden z cieplejszych dni, więc byliśmy na spacerku, a dzisiaj no chciałabym wyjść, ale nie wiem, jak będzie lało, no to czeka nas cały dzień w domu. Dobra, kochani, ogarnęłam się i włos, i makijaż, i udało mi się nagrać Get Ready. Brawo dla mnie! Dobra, udało mi się nagrać Get Ready, troszeczkę z Ignasiem, a troszeczkę już jest na jego drzemce. Taki mocniejszy make-up mi wyszedł, jak sobie myślałam, jak zaczynałam nagrywać, że zrobię coś takiego lekkiego, może kreskę, a wyszło coś takiego. I testuję szminkę od razu, która mi swoją drogą nie pasuje do tego makijażu, ale już trudno jakoś, ciężko mi z tym, ale jakoś przeżyję to tak, bo ja lubię, jak mi pasuje, wiecie, góra się z dołem zgrywa. No, włosy, jak kochani, dla tych, którzy nie widzieli na Instagramie, no to takie było ostre cięcie, bardzo, bardzo ostre cięcie, drastyczna zmiana fryzury. Czasami takie zmiany są potrzebne i powiem wam, że póki co na tą chwilę, jak tutaj siedzę przed wami, to jestem zadowolona i największym plusem tej fryzury jest to, że wstaję rano, troszkę wody, gumy, pianki, zależy. Dobrze, wiecie, przygładzam włosy, przeczesuję palcami i jest to gotowe. Trwa to 2-3 minuty i ja wychodzę z łazienki i nic nie muszę robić z włosami. I jest to dla mnie ogromnym szokiem, bo teraz sobie myślicie, Jezu, przecież ona miała zawsze jakieś włosy spięte w jakiegoś tam koka, podomkę tak zwanego i tak dalej, i tak dalej. Co ona robiła z tymi włosami? Wierzcie mi, że nawet taką podomkę zrobić z moich włosów cienkich
czasami wymagało naprawdę kilkukrotnego związywania, rozwiązywania, znowu związywania, znowu rozwiązywania i tak dalej, i tak dalej. Ojejku, i nawet nie wiecie, ile ja się namęczyłam z tymi włosami, dlatego też dla mnie teraz te 3 minuty z włosami to jest po prostu, ja nie mogę wyjść z podziwu już te kilka dni. Tak, dzisiaj pierwszy raz w ogóle myłam włosy i w sumie trzy noce wstawałam, trzy po prostu poranki, 3 minuty w łazience z włosami. No po prostu powiem wam, że to jest cud, miód i malina. Normalnie ja nie mogę wyjść z podziwu i teraz wiem, co to znaczy nic nie robić przy włosach i to jest mega, mega taki komfort, powiem wam. Więc póki co jestem zadowolona, ale umówiłam się do fryzjera na 19 czerwca, przed Aleksa akurat rocznicą, tak, żeby on mi to już, wiecie, skrócił w razie w, żeby on tam to ogarnął, bo obcinałam się sama. Mogłabym skrócić to sama, ale troszeczkę się boję, że wiecie, już skracanie mogłoby troszeczkę nie wyjść, a to jeszcze jest rocznica Aleksa, więc wiecie, no nie chciałabym dziwnie wyglądać, żebym po prostu wyszła od fryzjera zadowolona w końcu. Więc trzymajcie mocno kciuki, na pewno wam nagram przed i po. Także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No na tą chwilę, co wam mogę powiedzieć, jestem zadowolona, czuję się dobrze i wam też się podoba. Dostaję tyle od was wiadomości, jeszcze nigdy w życiu tyle wiadomości na Instagramie od was nie dostałam. Bo Ida zrobił kosi pierwszy raz w ogóle. No jest takich rzeczy, ja się tak cieszę normalnie jak głupek. Dobra, kochani, i nie wiem, na czym w ogóle skończyłam. W każdym razie, podsumowując, cały mój wywód, jestem zadowolona, podoba mi się to co widzę i mimo tego, że to jest takie krótkie ścięcie, nie czuję się jakoś męsko, absolutnie, wręcz jakoś bardziej kobieco, nie wiem, wydaje mi się, że ta fryzura jest mimo wszystko mega, mega kobieca. Zawsze mi się podobały krótkie też włosy. Pamiętam, jak Małgorzata Kożuchowska ścięła się, tak wiecie, drastycznie. Jak zobaczyłam jej fryzurę, to po prostu umarłam. Jestem odkąd ona ścięła włosy, ja jestem po prostu fanką jej włosów. I myślę, że jej też zdjęcie pokaże fryzjerowi, że chce coś mieć podobnego, chociaż nie do końca aż takiego, bo ona ma takie dłuższe, chyba dłuższą tą grzywkę, a ja mając wyższe czoło, niestety ta grzywka na pewno tak układać mi się nie będzie. Po prostu coś takiego tylko, żeby mi to ładnie skrócił, żeby to miało, wiecie, kształt. O, może no, nie powiem, że teraz nie ma, bo ogólnie wszyscy są zdziwieni, że sama sobie to zrobiłam i nawet fryzjer, jak mama, bo z mamą akurat mam, bo ona się też umawiała na grzywkę, ścięcie i ogólnie odświeżenie włosów, no to fryzjer też był zszokowany, że ja sama się obcięłam. Więc no, duża ilość osób się podoba, bardzo dużo komplementów dostałam, 99,9% z was pisało mi po prostu, że no jest pięknie, tak, jest petarda, jest ogień i w ogóle, także ja się cieszę, że wam też się podoba, ale myślę, że najważniejsze, żebym ja się dobrze w tym czuła, tak, i też w ogóle śmieszą mi wiadomości, ale tak wiecie, pozytywnie, jak piszecie do mnie, że miałyście zapuszczać, ale kurczę, chyba przez te moje włosy, przez to moje ścięcie też chyba coś zrobicie z włosami. Nawet dostałam jedną taką wiadomość od jednej z was, że nie, może ta jedna z was nie była fanką krótkich włosów, a po moim ścięciu po prostu zakochała się, także no jest mi ogromnie miło i no, dostałam tyle wiadomości, że po prostu masakra. Odczytuję, starałam się na wszystko odpowiedzieć, myślę, że odpowiedziałam na wszystko, chociaż serduszkiem czy tam podziękowaniem za komplement, bo naprawdę było tego bardzo, bardzo dużo i jeszcze raz wam serdecznie dziękuję. Tak, ale tak jak powiedziałam, no nie wszystkim podobać się musi, ale ja powiem wam szczerze, że się czuję dobrze, a to jest najważniejsze. I te 3 minuty właśnie, co będę to powtarzała chyba, nie wiem, przez ile czasu jeszcze. No, kochani, słuchajcie, ja się z wami będę żegnała, bo chcę przerobić tego vloga, wrzucić na kanał w jak najszybszym tempie. Tam już mnie chłopaki wzywają do kuchni, bo tam kończę zupkę. Tak, a z wami się widzę na pewno w kolejnym filmiku, także no, piszcie, jak wam się podoba oczywiście. Buziaki i do zobaczenia, hej!